To teraz przejdźmy do komiksu, który ja przygotowałem. Będzie to totalnie nie nostalgia z wydawnictw. Wydawnictwo komiksowe oraz wydawnictwa Kultura Gniewu. Ogółem komiks powstawał 2 lata, przynajmniej był 2 lata rysowany przez Jacka Frąsia. Jacek Frąś, kojarzymy to nazwisko, oczywiście. Z czego go kojarzymy? Z Gliną na pewno i z Tragedia Płocka. Do scenariusza Grzegorza Janusza. Ogółem komiks otrzymał w 2015 roku stypendium twórcze w dziedzinie sztuk wizualnych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I trzeba przyznać, że kampania jakby marketingowa wokół tego komiksu jest no niesamowita jak na komiks polski. Myślę, że warto o tym po prostu wspomnieć, ponieważ pojawiały się takie hasła, że to będzie najlepszy komiks polski w 2017 roku. A dopiero się pod rok zaczął, jakby nie tak, było. Znaczy, wiesz, i ja nie mam z tym problemu, żeby to powiedzieć, nie? Że komiks według wydawców kandyduje. Bardzo fajnie. No, komiks, rok komiksowy dopiero się rozpoczął. Miejmy nadzieję, że inni twórcy, że tak powiem, wezmą rękawice, podniosą je i wydadzą coś. Znaczy, ci, co planują skończyć coś w tym roku i wydać, to którzy aspirują, że tak powiem, swoich, w dążeniu swojej twórczości do tego miana, do tej statuetki, tej nagrody, to jakby podejmą wyzwanie, że tak powiem. Ale w ogóle, mówiąc o tej trasie koncertowej, że tak pozwolę sobie to śmiesznie nazwać, naprawdę ja doceniam to, bo czasem jakby mam wrażenie, że niektórzy zapominają, że reklama naprawdę się przydaje. Tak. Robienie szumu naprawdę się przydaje. Szczególnie kiedy, no, nie da się ukryć, że no, są niestety, są tytuły, czy są takie jakby sfery, jakby kategorii tytułów, które jakby no, nie są aż tak popularne jak inne. No, mamy te przebrzydłe superhero, prawda? Paskudne strasznie. Które się, no, ono ma reklamę w formie filmów, tak? I te infantylne mangi. Ale naprawdę... reklama naprawdę powinna być, jest i szczególnie jak jest dobrze zrobiona. Ja sobie szczególnie zawsze cenię to, jak zawsze Łukasz Kowalczuk ciśnie ze swoją promocją, ja to zawsze go podziwiam, tak się właśnie powinno robić i powinno się robić tak samo jak z Totalnie Nie Nostalgia. No tak, Totalnie Nie Nostalgia możemy polubić na Facebooku, ma swój własny profil i od paru miesięcy można było śledzić poczynania. Trasa koncertowa, o której mówiłeś, to w czasie, kiedy mówimy te słowa, to właśnie ona trwa, ponieważ Szczecin, Poznań, Warszawa, Kraków, oczywiście w tej kolejności, w której wymieniłem, ale tam autorzy się pojawią, będzie można się z nimi spotkać, porozmawiać. No, najlepszy komiks polski roku 2017? Nie mam zamiaru polemizować, ani potwierdzać, ani zaprzeczać. Chciałem to, żebyście wiedzieli, że takie hasło, dosyć mocne hasło, padło w przypadku tego komiksu. Filip, czy czytałeś w tym roku jeszcze jakiś polski komiks? Czytałem coś, Kaźmierczaka czytałem, ale on był wydany w zeszłym roku, ale to czytałem go w kalendarzu. Czyli na dobrą sprawę, to jest premierowy tytuł z tego roku, czyli tak mówiąc... Póki co jest najlepszy. Więc to nie jest kłamstwo. Okej, Totalnie Nie Nostalgia. Wanda Hagedorn, Jacek Frąś. Pani Wanda opisuje tutaj swoją historię. Komiks autobiograficzny. Warto jeszcze zwrócić uwagę, czym jest nostalgia. Tutaj wspomogę się wujkiem Google, ciotką Wikipedią. Przytoczę, że nostalgia to potocznie doskwierająca tęsknota za ojczyzną, krajem ojczystym, a także tęsknota za czymś przeszłym, co utrwaliło się w pamięci lub do czegoś, co wyobrażono sobie w marzeniach. I to w tym kontekście jakby jest o tyle istotne, ponieważ pani Wanda nie mieszka w Polsce, tylko w Australii, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jest w Australii i ona przez ostatnie 10 lat pracowała w organizacjach pozarządowych, koordynując projekty na temat gender i zapobiegania przemocy przeciw kobietom. I na dobrą sprawę z tego komiksu dowiadujemy się, dlaczego ona sobie postawiła taką misję, ponieważ komiks, jak wspomniałem, autobiograficzny, opowiada jakby o takich najważniejszych etapach w jej życiu, w dzieciństwie, w dorastaniu, w takich sytuacjach, które jakby miały wpływ na to, w jaki sposób ukształtował się jej charakter. Tutaj od razu powiem, że ona skupia się na tych negatywnych sytuacjach, ponieważ oczywiście każde życie jest pełne trosk, pełne bólu, ale również pełne radości. Tutaj od razu jakby ta część pozytywna została skondensowana do minimum i pani Wanda tutaj po prostu skupia się na tych jakby na tych traumach, na tych sytuacjach takich jakby kluczowych, coś jak, nie wiem, efekt motyla.
też jakby widzieliśmy tylko najważniejsze sytuacje w życiu głównego bohatera. No i to, co spowodowało, że ona jest tym, kim jest. Komiks jest niesamowicie szczery. Po prostu szczerość tego komiksu to jest chyba cecha, no czy to jest na pewno cecha, którą musiałem po prostu, muszę wspomnieć. Jest no niesamowicie szczery. Tutaj pani Wanda na początku, kiedy widzimy ją w teraźniejszości, jak ona pracuje, jak ona dopiero siada do tego, żeby się zmobilizować, zmotywować, żeby napisać ten memuar swój, jak ona to nazywa, kontaktuje się ze swoją rodziną, ze swoimi siostrami, ze swoją matką i pyta się, czy warto, czy one by chciały być w tym komiksie, w tym memuarze, ponieważ no, one po prostu wiedzą, jaka była ich przeszłość. Zaraz opowiem o czym mniej więcej, nie zdradzając za bardzo wszystkich wątków, oczywiście wszystkich szczegółów. No i one wyrażają zgodę i tak się rozpoczyna komiks. W komiksie mamy, jak wspomniałem, sytuacje takie, które powodują pewne traumy. Mogę cię prosić na chwilę? Tutaj przytoczę opis z tyłu. Pierwsze 11 lat życia spędziłam w odzyskanym dla macierzy Szczecinie. Było to dzieciństwo katolickie, patriarchalne, PRL-owskie, czyli depresyjno-opresyjno-represyjne. Całkiem banalne w tamtym czasie. No i myślę, że z tego opisu już się wiemy, czego się spodziewać w tym komiksie, że mamy dzieciństwo, tutaj padały pewne przymiotniki i określenia, że depresyjno-opresyjno-represyjne, czyli spodziewamy się krytyki pewnych sytuacji. No i tak, no i mamy tutaj całą gamę różnych nieszczęść, począwszy właśnie od takiej no PRL-owskiej rzeczywistości, kiedy mieszkała właśnie ze swoją trójką rodzeństwa, z trzema siostrami, swoją mamą, tatą, w mieszkaniu, którą dzielili z jedną inną panią. I nazywały ją tam właśnie, że ona jest niesympatyczna i toczyły z nią pewną taką wojnę. Ona ich nie lubiła, ponieważ ta rodzina została jej przydzielona i 2/3 mieszkania jakby ona utraciła i tak spotykały się w drodze do ubikacji i tak dalej. Także już mamy taką, wiecie, taką komunałkę, dwie rodziny w jednym mieszkaniu, pewien ścisk. No i później właśnie dzieciństwo. Ta szara rzeczywistość w tym Szczecinie, pierwsze tragedie, tutaj myślę, że akurat to można przytoczyć. Tragedie, tego nie sprawdziłem, przyznam się szczerze, jestem, no wierzę na słowo, że miało miejsce tragedia, w którym to podczas obchodu wojsk polskich oraz zaprzyjaźnionych krajów, no to doszło do pewnej tragedii. Jakby to jest taki pierwszy moment. No i potem różne takie, mamy takie dzieciństwo tej właśnie autorki oraz jej sióstr. No i takie przeplatanie takich momentów, takich zabawnych z momentami właśnie takimi smutnymi. Później ona dochodzi do... Znaczy, no i tak, no jest konkretne sytuacje, kiedy na przykład wyjeżdża ze swoimi siostrami do na wsi, do rodziny, tam patrzy na pewne zwyczaje swojej z rodziny, ludzi z małych miejscowości. Tak później przenosimy się w czasie, jest okres dojrzewania. Pierwsze właśnie takie, no wiecie, każdy okres dojrzewania to jest okres, kiedy jakby z dzieciństwa zaczynamy się dowiadywać, że są pewne mechanizmy, myślę, pewna płciowość się pojawia w życiu tej bohaterki. Pierwsze takie jakby dociekanie, takie zainteresowanie właśnie tymi sprawami. No i na końcu mamy jakby takie parę rozdziałów poświęconych relacji z ojcem. No i właśnie te relacje z ojcem to jest clue tego komiksu, ponieważ się okazuje, że ojciec autorki, pani Wandy, był po prostu katem, był tyranem. Człowiekiem, który znęcał się głównie psychicznie, ale okazuje się, że też fizycznie. Mamy taką dość wymowną scenę, kiedy po raz pierwszy on używa przemocy i dostaje po twarzy i ona nie wierzy, co się dzieje, opisuje całą tą sytuację i sobie wyobraża, że tak naprawdę ten tatuś rzucał jabłkami i to jabłko trafiło ją w twarz, tak weszło w skórę, dlatego jest to zaczerwienienie i ona to jabłko chce wyciągnąć, takie bardzo, bardzo wymowne. No i tak, i dochodzi do różnych patologii i jakoś to było takie nieszczęście, że tych patologii no jest dosyć sporo i dlatego chodzi mi o taką szczerość, że ten ojciec wciąż żyje, to jest właśnie ten drugi epilog, że ten pan gdzieś tam jest,
On jest, on może wziąć ten komiks do ręki. My możemy go znaleźć, możemy go spotkać, możemy skonfrontować z nim treść tego komiksu. I podziwiam odwagę, że ona tak mówi o tym, o nieszczęściach rodzinnych, o jakie traumy przeżyła ona sama oraz różne, no, oraz jej siostry, o tym, co było, jak została, takie drobiazgi, wiecie, ale na przykład kazać małej dziewczynie, że musisz jechać do Warszawy, tam wybraliśmy ci liceum, nie ma dyskusji, nie? Jedziesz. I tego typu jakby ograniczanie wolności, no to w dzisiejszych czasach mi się wydaje, że każdy z was sam wybierał, na do jakiego chce iść liceum, na jakie studia. Pozdrawiamy wszystkich studentów. Miejmy nadzieję, że wybraliście, nie żałujecie swojego wyboru. No i właśnie na takich, od takich drobnych sytuacji do takich poważnych, no dochodzi tutaj do takich, no, drastycznych, kurczę, momentów. Ja pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, jeśli mogę, właśnie pokazywanie tego typu sytuacji, mówisz tutaj o pewnego rodzaju, no, o odwadze, tak, o pokazywaniu tego typu swoich przeżyć, no rzeczywiście na pewno przelanie czegoś takiego na jakąkolwiek formę artystyczną, takich swoich doświadczeń życiowych, szczególnie takich negatywnych, na pewno jest to w jakiś sposób problematyczne, ale z drugiej strony jest też ważne, szczególnie w tym wypadku, o którym ty mówisz, o tej przemocy jakby w rodzinie, ponieważ trzeba pokazywać ludziom, że to są złe rzeczy i ci, którzy cierpią, muszą też zobaczyć, może inaczej, bo są też ludzie, którzy cierpią i nie wiedzą, że mogą coś z tym zrobić, że mogą z tego wyjść, bo to różne są jakby formy tutaj, jakby wiadomo, zachowań przy tego typu przemocy. No, musimy po prostu uświadamiać ludziom, że no, to są patologie, których powinniśmy unikać. Jeśli wiemy, że coś takiego się dzieje, trzeba coś z tym zrobić, a jeśli nam coś się takiego przydarza i ktoś nam próbuje wmówić, że to jest normalne, no to no właśnie nie, to nie jest normalne i no, to jest ważne. Ten komiks obfituje w normalności. Również są sytuacje, w których ona przesadza i można powiedzieć, że są takie jakby momenty, które niekoniecznie mogły być zawarte w tym komiksie, ale okej, taki był jej wybór. Ona wybrała pewne momenty swojego życia, które uważa za słuszne. Tutaj nie mówię akurat o przemocy, jakieś bardziej takie sprawy już około, pozarodzinne, że tak powiem. Ale mniejsza z tym. Chodzi o to też, że rysunki Jacka Frąsia to jeszcze rzecz niesamowicie szczera. Ta szczerość też wynika z szaty graficznej, ponieważ początek, kiedy akcja dzieje się w teraźniejszości, mamy troszeczkę inne rysunki, bardziej dokładne. Potem, kiedy przechodzimy do przeszłości, to Jacek Frąś używa takiej alternatywy. Następnie, kiedy dochodzi do pewnych jakichś takich, że tak powiem, kiedy do jakichś takich schematycznych rysunków, kiedy na przykład babcia choruje na Alzheimera, no bo mówiłem, że tu mamy różne problemy, różne sytuacje. Nie tylko ojca tyrana, nie tylko jakieś molestowanie, ale na przykład historia choroby babci. To również mamy takie zabawa szatą graficzną, a to kolorem, a to właśnie jakąś schematycznością. Bardzo bogaty zasób środków artystycznych, jeśli chodzi o korzystanie z dymków. Inaczej, kiedy jest mowa z radia, kiedy artykuł w gazecie, kiedy ktoś krzyczy, kiedy mówi. Także tutaj dużo drobiazgów, czytelnicy komiksu je wyłapią, ale my was informujemy, tych laików, że rysunki Jacka Frąsia pod względem artystycznym są bardzo, bardzo dopracowane. Komiks jest niesamowicie szczery. Taka spowiedź pani Wandy, bardzo taka osobista, pełna nieszczęść i też przestroga, żebyśmy nie byli ślepi, jak gdzieś obok dzieje się komuś krzywda. Także totalnie nie nostalgia. Totalnie. Z wydawnictw. Wydawnictwo komiksowe oraz z Kultury Gniewu.